Warto w tym kontekście choćby zwrócić uwagę na słowa Karola Wojtyły, wypowiedziane przez niego w książce Dar i tajemnica z 1996 roku. Przebywałem w tym szczególnym seminarium pod bokiem umiłowanego księcia metropolity, począwszy od września 1944 roku, i tam doczekałem wraz z kolegami dnia 18 stycznia 1945 roku, dnia, a raczej nocy, wyzwolenia. W nocy bowiem Armia Czerwona dotarła w okolice Krakowa. Cofający się Niemcy wysadzili most Dębnicki. Muszę jednak wrócić do tych długich miesięcy, które poprzedziły wyzwolenie. Szanowni Państwo, konferencja prasowa Koła Konfederacji w Sejmie Rzeczypospolitej, w moich rękach dwa pisma. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, który z naszego punktu widzenia ni mniej, ni więcej propaguje w Polsce ustrój totalitarny, skoro wyzwoleniem nazywa zaprowadzenie komunizmu na ziemiach, które zostały nam po dawnej Rzeczypospolitej. Magdalena Ziętek-Wielomska. Ostatnia wypowiedź Czarzastego o wyzwoleniu Szczecina i szerzej Polski przez Armię Czerwoną wywołała sporo kontrowersji. A jak wiemy, część polityków Konfederacji złożyła nawet do prokuratury doniesienie na rzekome propagowanie przez Czarzastego ideologii totalitarnej. Nie mam wątpliwości, że niemieckie kanały wpływu zacierają ręce z zadowolenia z tegoż nieszczęsnego posunięcia. Rok 1945 był wyjątkowo tragiczny w całej historii Niemiec. Dla nich rzeczywiście zaczęła się wtedy nowa okupacja, którą powoli z siebie zrzucali i której resztki jeszcze zostały w postaci supremacji USA w stosunkach transatlantyckich. Całkowite odwrócenie skutków roku 1945 wymaga jednakże podważenia legitymizacji postanowień poddamskich. W tym celu niemieckie kanały wpływu pracują nad tym, żeby Polacy przejęli ich własną narrację historyczną za swoją. Mamy odrzucić Poczdam i wszystkie jego skutki jako efekt komunistycznej dominacji. Dlatego też młodzież polska urabiana jest przez antykomunizm nazistowskiej proweniencji, zgodnie z którym okupacja radziecka była znacznie gorsza od tej niemieckiej. Podobieństwo do propagandy goebbelsowskiej z czasów II wojny światowej nie jest przypadkowe. A jako że sama pochodzę z ziem odzyskanych, sprawa ma dla mnie szczególne znaczenie. Jak z tym walczyć? Między innymi trzeba przypominać wypowiedzi Polaków, świadków epoki, którzy opowiadali o tym, co realnie przeżyli. Warto w tym kontekście choćby zwrócić uwagę na słowa Karola Wojtyły, wypowiedziane przez niego w książce Dar i tajemnica z 1996 roku. Przebywałem w tym szczególnym seminarium pod bokiem umiłowanego księcia metropolity, począwszy od września 1944 roku, i tam doczekałem wraz z kolegami dnia 18 stycznia 1945 roku, dnia, a raczej nocy, wyzwolenia. W nocy bowiem Armia Czerwona dotarła w okolice Krakowa. Cofający się Niemcy wysadzili most Dębnicki. Muszę jednak wrócić do tych długich miesięcy, które poprzedziły wyzwolenie.